No witaj Oliwia, może powiedz coś o sobie. Dzień dobry, nazywam się Oliwia Wojtas, mam 14 lat, mieszkam w Nowej Sarzynie i do szkoły chodzę do szkoły podstawowej nr 33 w Rzeszowie i trenuję karate od 5 lat. Trenujesz karate w leżanskim klubie Kyokushin Karate, tak? Tak, dokładnie. Ushihana Dariusza Burdy. Aha. No jesteś trzykrotną zdobywczynią Mistrzostw Europy, tak? Tak. To były mistrzostwa w jakich państwach? W Niemczech, w Armenii i w Polsce. Pamiętam pierwsze twoje zdobycie Mistrzostw Europy w Berlinie, bo byliśmy wtedy razem. Tak. Swoją walkę finałową toczyłaś z bardzo dobrą Rosjanką. Dokładnie. Jak pamiętasz tą walkę, jak wspominasz tą walkę? Przeciwniczka była bardzo silna. Mimo była niskiego wzrostu, ale no, była mocna. I walczyłam z nią walkę w regulaminowym czasie oraz z dogrywką. Dogrywka trwała 2 minuty. 2 minuty. Tak. W dogrywce jednak zdobyłam 2 punkty, czyli zdobyłam ipon i walka zakończyła się wcześniej niż powinna. Pamiętam twoje walki na początku, jak zaczęłaś dopiero startować w zawodach. Trwały one dosyć długo z dogrywkami, ale przez pewien czas wygrywałaś. Gdzie twoja walka trwała? 13 sekund, 17 sekund, 40 sekund, pamiętasz? Tak, tak. Które to były zawody? Były to zawody w Bielsko-Białej. Był to okres przygotowawczy do Pucharu Europy w Katowicach. I walki trwały tak krótko, ponieważ zdobywałam punkty kopiąc na głowę, trafiając zawodniczki na głowę. No niesamowite to było. Pamiętam, że byłem zdziwiony, co ty robisz, nie dasz nawet popatrzeć na te walki. No dobrze, a jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z karate? Na karate namówiła mnie moja przyjaciółka. Zaczęłam z nią chodzić, jednak ona przestała, ale mi się bardzo spodobało, więc zostałam i trenuję do tej pory. Powiedz nam, przede wszystkim, jak wyglądają takie treningi karate? Trening zaczynamy rozgrzewką. Następnie przechodzimy na tarczę, bądź mamy walki zadaniowe. Trening zwykle kończymy walkami, czyli kumite. Mhm. Rozumiem, że początkujący na takich treningach to nie walczą od razu, prawda? Może walczą, jednak walczą z zawodnikami mniej więcej ich umiejętności, więc nie jest to walka jakaś bardzo profesjonalna bądź mocna. Raczej takie przygotowanie, takie delikatne uderzanie. Po zdobyciu Mistrzostw Europy w Armenii, w Erywaniu, zdobyłaś Puchar Europy w Warszawie. Tak, zgadza się. Walczyłaś w finale z kim? W finale walczyłam z zawodniczką z Zielonki. Była z Polski i była silna. Była dobra technicznie, była silna. Jednak wygrałam, zdobywając w Azerii. Później był Puchar Polski w Szczecinku. Dokładnie, w grudniu. No to brakuje ci teraz tylko Mistrzostw Polski. Będę dążyła, żeby zdobyć. Na pewno zdobędziesz. Zostałaś wyróżniona też w 2018 roku nagrodą burmistrza, tak? Tak, tak. Co to jest za wyróżnienie? Jest to kwiat azalii. Powiedz mi, jak często trenujesz? Trenuję 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Treningi przeważnie trwają około 2 godzin. O, a to nie koliduje z twoją nauką? Jakoś daję radę, wyrabiam się, uczę się po treningach, między treningami. Dobrze się uczysz? Tak. To super. 2 lutego w Barcelonie zdobyłaś Mistrzostwo Hiszpanii. Tak. Teraz następne zawody to są Mistrzostwa Europy w Hiszpanii. I z kim tam jedziesz?
Jadę z Natalią Kondeusz, z Julią Żak, Mateuszem Nerem, Dominikiem Nerem, Mikołajem Sroką i Mikołajem Złotkiem. A naszym opiekunem będzie Szychan Dariusz Burda. No to życzymy Wam sukcesów i samych złotych medali. Dziękujemy bardzo. Informujcie nas na bieżąco o wszystkich zwycięskich walkach. My będziemy naszą publiczność wtedy informować. Pamiętasz swoje pierwsze wygrane zawody? Pamiętam. Na początku startowałam w Rudniku nad Sanem. Jednak nie były to walki kumite, było to tylko kata i walki na tarczach. A czym się różni kumite od kata? Kumite jest to walka kontaktowa z przeciwnikiem, a kata jest to układ uderzeń, pozycji, taka symboliczna obrona w sytuacjach walki. I to ocenia się tutaj technikę, tak? Tak, dokładnie. Dynamikę, technikę. Kategoria kata jest oceniana przez 5 sędziów poprzez punkty. A kategoria kumite również jest na macie 5 sędziów. 5 sędziów. Ile trwa walka? Walka trwa, regulaminowy czas walki to 2 minuty. W młodszych rocznikach jest to 1,5 minuty. Jednak jeśli sędziowie decydują, że walka jest wyrównana, wtedy może odbyć się dogrywka i kolejna dogrywka, czyli ogólny czas walki może być nawet do 6 minut. Czy pamiętasz swoją najtrudniejszą, najcięższą walkę lub taką, którą wspominasz najbardziej? Moją najcięższą walką był finał w Armenii. Walczyłam z dziewczyną z Kazachstanu. Była bardzo mocna, silna i dobra technicznie. Walczyłam w regulaminowym czasie z 2 dogrywkami. Wtedy było tylko kumite, tam nie było kata, tak? Nie, nie było kata. Generalnie na takich mistrzostwach Europy, jak w Berlinie czy w Armenii, jest samo kumite, tak? No przeważnie nie ma kata. Powiedz, od ilu lat można trenować karate i jaka jest górna granica wieku? Karate można trenować od 5 roku życia, a górnej granicy nie ma, trzeba tylko mieć zaświadczenie od lekarza, że jest się zdrowym, że można uprawiać taką dyscyplinę sportu. Tak. I niekoniecznie trzeba startować chyba w zawodach, prawda? Nie, niekoniecznie. Można to robić dla zabawy, po prostu dla zdrowia. Powiedz jeszcze, jak sobie radzić ze stresem? Bo podejrzewam, że stres jest duży, jeżeli się startuje w takich mistrzostwach. Stres na zawodach jest, można powiedzieć, że przyjemny, bo jest to taka dawka adrenaliny. Jest to takie sprawdzenie siebie, sprawdzenie swoich umiejętności, swojej pracy włożonej na treningach. A stresujesz się raczej przed walką, czy myślisz o walce? O czym myślisz w ogóle, jak wchodzisz na matę? Przed matą myślę, że jest taki największy stres. Jak się już wejdzie na matę, to tak naprawdę się o niczym nie myśli. A widziałem nieraz, jak zawodnicy mają słuchawki na uszach i słuchają ulubionej muzyki, to nie wiem, wyciszają się wtedy, czy co? Myślę, że słuchają takiej pobudzającej muzyki. Motywującej. Tak, motywującej, aby właśnie być takim trochę nabuzowanym do tej walki. A ty też tak robisz? Ja zwykle nie słucham muzyki. Jakoś nie czuję, żeby mi to bardzo pomagało. A na takim turnieju zwykle stoi za tobą trener, rozumiem, tak? Tak, dokładnie. Podpowiada mi, ponieważ z jego punktu no bardziej widzi, co mogę wsadzić zawodniczce, czy uderzyć, jak tak, kopnąć, tak? Tak, tak. No właśnie, jeszcze tak zapytam. A pamiętasz na początku twojej kariery karate, kto najgłośniej ci kibicował i kto zdzierał gardło? Pan. Co oprócz umiejętności walki daje karate? Na pewno kształtuje charakter. Człowiek jest bardziej zdyscyplinowany. Dzięki treningom potrafi dobrze ułożyć dzień, żeby ze wszystkim zdążyć. Jest również bardzo fajną formą poznawania nowych ludzi z innych krajów, z innych miast. I dzięki karate na przykład zwiedziłam bardzo dużo krajów. Zobaczyłam dużo fajnych rzeczy. A jest tak, że idąc wieczorem na spacer, nie wiem, z psem, czujesz się pewniej?
Czuję się pewniej, mimo że na karate nie uczymy się walki ulicznej. Myślę, że poradziłabym sobie, gdyby mnie ktoś zaatakował. Jeżeli już wiesz, że wygrałaś daną walkę, jest komunikat sędziego, to co wtedy czujesz? Jestem zadowolona. Cieszę się, że praca na treningach zaowocowała i że wygrałam tą walkę. Jestem też z siebie dumna i myślę, że wtedy czuję taką wdzięczność trenerom, że mnie przygotowali. A to jest troszeczkę już inne takie chyba uczucie, jak się stoi na najwyższym miejscu na podium? Myślę, że większą satysfakcję czuję właśnie na macie, kiedy sędzia daje werdykt. Podium już raczej jest dla widzów. No, troszkę tak. To fajnie. A tak się pytam o to, co człowiek czuje, ale chyba jest super, bo ja też miałem łzy wzruszenia, kiedy na najwyższym, na podium, na najwyższym miejscu słyszy się hymn Polski, prawda? Oczywiście, jest to bardzo duże wyróżnienie i taka duma, że można reprezentować kraj na Mistrzostwach Europy właśnie na przykład. Oprócz turniejów jeździsz też na różne zgrupowania, tak? Tak. Zgrupowania często odbywają się w Józefowie pod Warszawą i również z kilkoma osobami z klubu wyjeżdżamy na zimowe obozy do Rumunii. Kiedy czujesz, że trener jest z ciebie zadowolony? Kiedy robi tak. Aha. Jakie są zasady walki? Czy to jest bezpieczne? Czy możesz uderzyć kogoś pięścią w twarz? Pięścią nie można uderzać po twarzy. W głowę możemy tylko kopać. Dobrze, ale rozumiem, że macie zabezpieczenia w postaci kasków i tak dalej. Tak, mamy kaski. Seniorzy jednak walczył bez kasków oraz bez piąskówek. A młodsze roczniki mają kaski, ochraniacze na ręce oraz ochraniacze goleń-stopa. Jeszcze młodsze roczniki mają również hoga, czyli zabezpieczenie na tłów. A możesz na przykład uspokoić rodziców dzieci, którzy boją się dać swoje dzieci na karate, żeby trenowały karate, że to nie jest coś niebezpiecznego, że miałaś w ogóle jakieś kontuzje poważne? Poważnych kontuzji nie miałam, miałam może tylko lekkie urazy przez kopnięcie w kolano na przykład. Ubity piszczel, to niezbyt poważna kontuzja. Aha, czyli generalnie jest bezpiecznym sportem karate. Narciarstwo jest bardziej niebezpiecznym, rozumiem. Tak. To fajnie. A jak rodzice na to twoje karate? Rodzice bardzo mnie wspierają i podoba mi się to, że trenuję. Nawet zauważyłam, że czuję się bezpiecznie, kiedy zaczęłam trenować, kiedy gdzieś wychodzę. Wieczorem na przykład. Że nie boją się tak o ciebie, tak, nie, że sobie nie. poradzisz. Mhm. No jak masz dobrą kondycję, to i uciekać przecież potrafisz, no, tak? To wiadomo. Czy lepiej być w dolnej, bo tam chyba jest 105 kilo, tak? Czy, tak, co 5 kilo. Czy lepiej co być w dolnej tej granicy, czy w górnej granicy dla zawodnika? Najlepiej jest być najcięższy w kategorii. Wtedy ma się taką pewność. Wiadomo, że ciężej się walczy z zawodnikiem, który jest cięższy, bo spycha na matę jest silniejszy, a kiedy jesteśmy najcięższy, no to nie ma możliwości, żeby zawodnik był od nas cięższy. A nie jest tak, że jeżeli ktoś jest lżejszy, to jest szybszy? Może jest szybszy, ale no są wady i zalety. Co poza karate? Co cię jeszcze interesuje? Poza karate chodzę na treningi biegowe oraz uczęszczam na tańce do świata muzyki w Nowej Sarzynie, do pani Marty Marczak. Czyli da się łączyć taniec, karate i jeszcze Oczywiście. Inne sporty. Próbowałaś morsować? Byłam raz na morsowaniu 2 lata temu. Jak ci podobało? Podobało mi się, ale było bardzo zimno. No co ty? A powiedz nam, kiedy w ogóle są treningi karate? Treningi grupy średnio zaawansowanej i początkującej odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie 18 w szkole podstawowej, a treningi grupy zawodniczej we wtorki i czwartki. Ale o tym, kto ma chodzić na trening grupy zawodniczej, decyduje tylko Shihan, tak? Tak, on wybiera skład takich zaawansowanych zawodników. Chciałabyś coś przekazać naszym czytelnikom? Bardzo pozdrawiam wszystkich czytelników Sarzyna Info
oraz chciałam wszystkich zaprosić na treningi do leżeńskiego klubu karate Kyokushin, do Shihana Dariusza Burdy. To jest ważne, że do Shihana Dariusza Burdy, bo są dwa kluby karate leżeńskie. No to dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów samych złotych medali, pucharów i Mistrzostwa Świata. Dziękuję bardzo.